Tu sobie siedzimy jak gdyby nigdy nic, a Europa ginie. Europa ginie, nie mówię nawet o naszym nieszczęśliwym kraju, no bo nasz nieszczęśliwy kraj to wiadomo, zresztą do tego wrócimy. No ale Francja, słodka Francja, co się stało? W pierwszej turze wyborów regionalnych na czoło wysunął się Front Narodowy pani Maryny Le Pen. W związku z tym wszystkie panienki telewizyjne, radiowe i prasowe płci obojga, no podniosły niebywały klangor. Aj, waj, gewałt, co się stało? Front Narodowy wysunął się na czoło. Jak temu zapobiec? Oliwy do ognia dolała oczywiście Żydowska Gazeta dla Polaków. Jak zwykle tumaniąc, duracząc swoich mikrocefali, bo im wmawia, dezinformuje ich, że Front Narodowy to jest partia prawicowa i to w dodatku skrajna. Jest to oczywista nieprawda. Prawda jest natomiast taka, że Front Narodowy to jest formacja, taka porządna formacja narodowo-socjalistyczna. To nie jest epitet, tylko najkrótsza charakterystyka. Wiem, co mówię, bo w swoim czasie miałem wiele kontaktów nawiązanych z działaczami Frontu Narodowego, a nawet byłem w paryskiej centrali, gdzie otrzymałem wszystkie materiały programowe, o jakie poprosiłem. No i na podstawie tej wyrobiłem sobie pogląd o profilu programowym Frontu Narodowego. Najkrócej można to scharakteryzować tak. Socjal oczywiście, ale tylko dla Francuzów. No i oczywiście Francuzom się to spodobało, w coraz większym stopniu im się podoba, tym bardziej, że ten biedny francuski prezydent Franciszek Hollande, podobnie zresztą jak nasza złota pani, najwyraźniej uwierzyli we własną propagandę. No, zapomniał biedny filut francuski, że we własną propagandę to mają wierzyć inni, a nie ci, co ją tam produkują, bo przecież propaganda służy do duraczenia. Więc duraczyć się własną propagandą, no to tak jak udusić się własnym gazem, to już gorzej być nie może. Widać od razu, że jak ktoś wierzy we własną propagandę, w te wszystkie multikulti, że wszyscy ludzie będą braćmi i tak dalej, no to coś tam niedobrze z nim jest. Mówiąc krótko, widać gołym okiem, że ma fioła. Proszę Państwa, zwycięstwo wyborcze, znaczy jeszcze to nie jest zwycięstwo, bo w drugiej turze mogą być niespodzianki. Francuska ordynacja wyborcza jest taka, że znowu może się odtworzyć koalicja i jak może, to na pewno się odtworzy, a w każdym razie w niektórych regionach się będzie odtwarzała. Wszyscy przeciwko Frontowi Narodowemu, na przykład w niektórych regionach Partia Socjalistyczna zapowiada, że wycofuje swoich kandydatów i wzywa na kandydatów Mikołaja Sarkoziego, wysuniętych przez Mikołaja Sarkoziego. Gdyby socjaliści obok sarkozowców kandydowali, no to głosy by się rozstrzeliły i Front Narodowy mógłby mieć więcej niż każdy z nich. No ale jeżeli socjaliści zostaną wycofani, no to Sarkozy może mieć większy, lepszy wynik wyborczy od Frontu. I takie to są subtelności francuskiej ordynacji wyborczej. Znam ją trochę, bo w 1992 roku na niej się wzorowałem, przygotowując projekt ordynacji wyborczej, który intencjonalnie miał być dekomunizujący bez użycia tego słowa. Wstyd się przyznać, ale ja w 1992 roku jeszcze wierzyłem w te hasła dekomunizacji, że wszyscy chcą dekomunizacji, ale się przekonałem, że tak nie jest, bo kiedy poseł Pruchnow-Wróblewski referował w nadzwyczajnej komisji sejmowej ten mój projekt ordynacji wyborczej, to właśnie posłowie Solidarnościowi go odrzucili. Komuchy nie mogłyby go odrzucić, miały tylko dwóch reprezentantów w tej komisji, posła Millera i posła Cimoszewicza. Oni natychmiast, notabene, się zorientowali, jaki straszliwy miecz Damoklesa tutaj nad nim głową został zawieszony, ale po chwili odetchnęli z ulgą, no bo posłowie Solidarnościowi ten projekt natychmiast odrzucili,
dlatego, że nie byli pewni, czy sami by zostali w tym trybie wybrani. No taką mądrością rządzony jest nasz nieszczęśliwy kraj. Charakterystyczne jeszcze dla komentarzy w wykonaniu naszych panienek telewizyjnych, radiowych i prasowych, płci obojga, sukces wyborczy Frontu Narodowego oceniony został, i to bez żadnej argumentacji, jako katastrofa. Nie wiem, czemu to przypisać, no i zidioceniu przedstawicieli zawodu dziennikarskiego na pewno, ale to zidiocenie idzie w pewnym kierunku. Otóż traktowanie sukcesu wyborczego Frontu Narodowego jako w kategoriach katastrofy, to jest nic innego jak żydowski punkt widzenia. Otóż wprawdzie pani Marine Le Pen przed Żydami stąpa na paluszkach, a czasami nawet przed nimi kuca, ale to jej nic nie pomoże, bo Żydzi wiedzą swoje. Żydzi tolerują, znaczy Żydzi dopuszczają nacjonalizm tylko u siebie, a nie u mniej wartościowych narodów tubylczych. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Naród panów może być tylko jeden. W związku z tym Marine Le Pen nic nie pomoże, tylko zdumiewające jest, jakimi drogami ten żydowski punkt widzenia przenika do tych szarych mózgownic telewizyjnych, radiowych i prasowych panienek płci obojga. To jest zagadkowe. Nie wiem, czy wysysają go z mleczem pana redaktora Michnika, czy z jakimiś innymi drogami to do nich nasiąka. No, w każdym razie sygnalizuję państwu, to jest niepokojące. Pan redaktor Terlikowski i te całe fronty różne katolickie właściwie stręczą judeochrześcijaństwo, i to jest jeden taki kanał osmotyczny, gdzie ludzie nasiąkają żydowskim punktem widzenia, no ale drugi to nie wiem, chyba rzeczywiście mikrocefalstwo czyta Gazetę Wyborczą, no a tam pan redaktor Michnik te swoje miazmaty mikrocefalom sączy. No i tak to właśnie wszystko się odbywa. Proszę państwa, tam Europa ginie we Francji, u nas też coraz bardziej zaniepokojona jest Europa sytuacją w naszym nieszczęśliwym kraju. Widać, coraz lepiej widać mechanizm, scenariusz prowokacji przygotowanej przez Razwie Dóbr. Bezpieczniacy tutaj najwyraźniej są wierni hasłu rzuconemu w swoim czasie przez Władysława Gomułkę, że władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. No i zabezpieczyli się, trzeba powiedzieć, że sprawni fachowcy są, jeśli chodzi o zdradę stanu, to bezpieka tak jest, tu się doskonali, trzeba powiedzieć, co prawda, to prawda. No i jeszcze w 2013 roku z inicjatywy pana prezydenta Komorowskiego, którego, że tak powiem, dyspozycyjność wobec Razwiedki była tajemnicą Poliszynela, została do tak zwanej laski wrzucona ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. I tam przeleżała się w Sejmie, jak to w projekty. Od czasu do czasu tam zajmowała się nią jakaś komisja i dopiero kiedy się okazało w maju, że pan prezydent Komorowski, chociaż miał wygrać w Cuglach, wybory prezydenckie przegrał, no to Sejm w ekspresowym, stachanowskim tempie tę ustawę uchwalił. No, a w tydzień po słynnej konferencji międzynarodowej MOST, w czasie której przedstawiciele najważniejszych ubeckich dynastii, których początki nikną w mrokach niemieckiej i sowieckiej okupacji, złożyli naszemu najważniejszemu sojusznikowi ofertę utrzymywania w ryzach mniej wartościowego narodu tubylczego w zamian za możliwość kontynuowania okupacji,
a ubecy izraelscy asystujący tam na konferencji to wszystko podżyrowali i rekomendowali naszemu sojusznikowi, no niechby on spróbował nie wysłuchać takiej rekomendacji, to zaraz tam klangor by powstał straszliwy. No i oferta została przyjęta, najwyraźniej została przyjęta, o czym już zresztą wielokrotnie mówiłem. No i w tym momencie Razwiedupr przeszedł do ofensywy. Senat zatwierdził ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Warto dodać, że tam został wpisany w tę ustawę rozdział 10, który przewiduje możliwość tak zwanego marszałkowskiego zamachu stanu. Otóż marszałek Sejmu może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez prezydenta. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, że w tej sytuacji, przy takiej ustawie, dbałość, zadbanie o właściwy, przewidywalny skład Trybunału Konstytucyjnego jest sprawą priorytetową. No więc kiedy się okazało, że Platforma Obywatelska też nie wygrała wyborów, natychmiast oficerowie prowadzący nakazali umiłowanym przywódcom wybrać odpowiednich sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, nawet z pewną nadwyżką, bo od przybytku głowa nie boli. No i tak umiłowani przywódcy wybrali tych sędziów, ale prezydent Duda ich nie zaprzysiągł. W związku z tym powstała, a tym bardziej, że jeszcze z inicjatywy PiS-u Sejm wybrał nowych 5 sędziów, no i powstało ambaradery 6, sytuacja patowa, nie wiadomo jak tutaj teraz tę sytuację patową rozwiązać. To by było tylko zabawne, gdyby nie mnożące się sygnały świadczące o intencji umiędzynarodowienia tego konfliktu. Otóż, proszę Państwa, to już przestaje być zabawne, to już zatrąca o zdradę stanu i takiego pana Tomasza Siemoniaka, jak słyszę, że on tam wyraża nadzieję, czy ten rzecznik praw obywatelskich, no to chyba ktoś jednak powinien im skopać tyłki, dlatego że to już przestaje być zabawne, to już jest zdrada stanu. Otóż jakie groźne skutki dla Polski może pociągać umiędzynarodowienie tego konfliktu? Przypominam, że Polska ratyfikowała traktat lizboński. W traktacie lizbońskim zaś jest zapisana tak zwana klauzula solidarności, która przewiduje, że jeśli w jakimś kraju członkowskim Unii Europejskiej wystąpi zagrożenie dla demokracji, to Unia Europejska na prośbę tego państwa może udzielić mu bratniej pomocy, również wojskowej, żeby te zagrożenia dla demokracji usunąć. No, teoretycznie z brzmienia zapisów traktatu lizbońskiego wynika, że z taką prośbą powinny wystąpić władze tego państwa. No ale co zrobić w sytuacji, kiedy zagrożenie dla demokracji pochodzi właśnie od władz? No wiadomo, że one z taką prośbą nie wystąpią, więc ktoś musi te władze wyręczyć. I dlatego Razwiedupr natychmiast utworzył Komitet Obrony Demokracji. Tam taki pan, jak on się nazywa, już nie zapomniałem, Kijowski, o, pan Kijowski, został wysunięty na czoło, ale tam w tle widać cały zakon żydowski Synów Przymierza. No więc jestem przekonany, że jeśli padnie taki rozkaz, a on chyba padnie, bo w tym kierunku cały scenariusz się, prowokacji się rozwija, to Komitet Obrony Demokracji wystąpi z taką prośbą o udzielenie Polsce bratniej pomocy. No i myślą Państwo, że Niemcy pozostaną głuche. Tym bardziej nie pozostaną, tym bardziej, że 24 stycznia 2014 roku pan prezydent Komorowski podpisał ustawę numer 1066 o bratniej pomocy, która legalizuje udział formacji zbrojnych obcych państw, a więc na przykład Bundeswehry, w tłumieniu rozruchów na terenie Rzeczypospolitej. Wszystko zatem jest przygotowane. No i widać, że ten scenariusz prowokacji, specjaliści, tu są pierwszorzędni fachowcy, trzeba przyznać, z Razwiedupra,
chyba nawet wzięli, uwzględnili pewne cechy charakterologiczne pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że on się na te prowokacje nabierze. Rzeczywiście pan prezes Kaczyński wsadził na potężną minę pana prezydenta Dudę, bo to przecież nie pod siedzeniem prezesa Kaczyńskiego ta mina eksploduje, tylko jeśli eksploduje, to eksploduje pod siedzeniem pana prezydenta Andrzeja Dudy. No, pan prezydent Andrzej Duda widać, że jest lojalny, że chce się odwdzięczyć, ale może go to bardzo drogo kosztować. Proszę Państwa, jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Otóż wspominałem o zakonie synów przymierza, który tam bierze udział w Komitecie Obrony Demokracji, ale nie tylko, bo żydowska prasa i żydowskie stacje telewizyjne w Stanach Zjednoczonych też podnoszą klangor. Widać wyraźnie, że lobby żydowskie w Polsce, a wtóruje mu żydostwo w Stanach Zjednoczonych, jest w tym konflikcie po stronie Razwie Dupra. I no, jak się okazało, w każdym razie pojawiły się takie pogłoski, że autorem krytycznego wobec Polski materiału w CNN był jakiś przyjaciel księcia małżonka naszej Jabłoneczki, czyli pana Radosława Sikorskiego. No więc widać, że tutaj żydostwo jest po stronie takiej samej, po jakiej było za czasów Józefa Stalina. No i wypada postawić pytanie, dlaczego tak jest. Otóż, proszę Państwa, zaniepokojeniu środowisk żydowskich wtóruje zaniepokojona prasa niemiecka. Widać wyraźnie, że tu ta koordynacja polityki historycznej, polityki żydowskiej i polityki historycznej niemieckiej nadal się utrzymuje i pewna wspólnota interesów, a podtrzymywanie czy rozwój tej wspólnoty interesów oznacza, że może być zrealizowany najgorszy scenariusz, to znaczy scenariusz rozbiorowy, bo jeżeli Żydzi popierają tutaj bezpiekę, to znaczy, że bezpieka coś im obiecała, skoro się tak uwijają jak w ukropie, no a naszej złotej pani pewnie też coś obiecała, z tym, że jeszcze nie wiemy, czego nasza złota pani oczekiwała. Dowiemy się tego w stosownym czasie, kiedy będzie już za późno. Jak widzimy, Razwie Dupr jest gotowy na wszystko, byle tylko kontynuować okupację naszego nieszczęśliwego kraju, a trzeba jeszcze dodać, że nasz najważniejszy sojusznik, mam na myśli Stany Zjednoczone, patrzy na to całkiem spokojnie, dlatego że z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych politykowanie w naszym Bantustanie za pośrednictwem agentury jest bardzo wygodne. Po pierwsze, nie trzeba żadnych zobowiązań Polsce składać, nie trzeba wysilać się na tworzenie jakichś pozorów partnerstwa czy lojalności. Wystarczy, że stare kiejkuty dostaną napiwek i w podskokach wykonają każde łajdactwo, którego nasz najważniejszy sojusznik od nas zażąda. Więc niestety taka jest sytuacja, że z chwilą wpisania na listę naszych sukinsynów Razwie Dupra szanse, że tak powiem, pana prezesa Kaczyńskiego no, nie są najwyższe, bo jest on wprawdzie prezesa Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości nie trzeba będzie specjalnie szczuć na Putina, bo sami to zrobią con amore, ale no, jednak wobec nich trzeba by jakieś pozory zachowywać, podczas kiedy wobec starych kiejkutów żadnych pozorów nie trzeba będzie zachowywać, tylko wystarczy im wypłacić napiwek, a przefrymarczą Polskę każdemu, kto od nich tego zażąda.